Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chyba, jak do tej pory, najbardziej niezwykły materiał na naszym kanale. Zapraszam. Do niezwykłości, a konkretnie do zapowiedzi a propos przyszłości, przejdę później. Najpierw kilka słów o punkcie wyjścia. Stali widzowie naszego kanału doskonale wiedzą, że byłem niedawno na zamkniętych rekolekcjach. Kapłani Bractwa mają obowiązek uczestniczyć w zamkniętych rekolekcjach co roku w trakcie 5 dni. Zamknięte oznacza, że są to rekolekcje w ciszy, z milczeniem, w odcięciu od świata. I nawiązując tutaj do tytułu tego materiału, co mam na myśli przez ten pelagianizm, kilka słów o wnioskach z tych rekolekcji. Zacznijmy od tego, że nie nawiązuję tu jakoś szczególnie do słów papieża Franciszka, który powiedział, że tradycjonaliści są pelagianami. On miał to raczej w zupełnie innym, rozumiał to w zupełnie innym znaczeniu tego słowa. Raczej uważał on to jako stwierdzenie, że tradycjonaliści pokładają nadzieję w takich zwykłych, zewnętrznych, własnych czynnościach. To raczej, wnioskując z kontekstu, z innych wypowiedzi papieża Franciszka, raczej to jest to, co on zarzuca tradycjonalistom. I zwykle, gdy on mówi o tradycjonalistach, to jednak wydaje się, że nie ma w pierwszej linii na myśli Bractwa Świętego Piusa X, tylko raczej około indultowe ruchy. I im zarzucał on, że pokładają nadzieję w tych wszystkich zewnętrznych rzeczach, przywiązują zbyt dużą wagę do swoich własnych czynów, do takich zewnętrznych rzeczy i swoich własnych uczynków. Nie jest to dobra definicja pelagianizmu, bo przypomnijmy, Pelagiusz jako herezjarcha twierdził, że człowiek nie potrzebuje łaski do zbawienia, że człowiek jest wystarczająco silny, żeby się wspiąć do nieba, że jego uczynki po prostu zasługują na to, żeby cieszył się szczęśliwością samego Boga w niebie, żeby stał się uczestnikiem boskiej natury. Wielką wizję roztaczał przed nami Pelagiusz, wielką w swoich zamiarach, wielką w swojej pysze ostatecznie, bo twierdzenie, że moje drobne uczynki zasługują na to, żeby zasłużyć, żeby wywalczyć sobie uczestnictwo w boskiej naturze, a więc później też odebranie tej nagrody dla tego uczestnika w boskiej naturze, czyli łaski, czyli zbawienia wiecznego, wynikającego właśnie z łaski uświęcającej. Twierdzenie, że człowiek jest w stanie to zrobić na poziomie naturalnym, jest chore. I ta oryginalna, prawdziwa herezja Pelagiusza raczej odpowiada temu, co mamy dzisiaj w takiej powszechnie występującej teologii postmodernistycznej w Kościele, gdzie przyszło to z innej strony, ale doprowadziło do podobnych wniosków. To znaczy stwierdzono, że tak naprawdę wszystko jest łaską, czyli ostatecznie nic nie jest łaską. Ostatecznie nie ma we współczesnej, posoborowej teologii łaska uświęcająca nie jest już takim dodatkowym, wyjątkowym darem, całkowicie niezasłużonym, na który trzeba jednak się przygotować przez bardzo konkretne rzeczy. To znaczy trzeba za swoje grzechy pokutować, trzeba chcieć skorzystać z tych środków, które Pan Bóg ustanowił do tego, żeby tą łaskę uświęcającą przyjąć. W katolickiej teologii to jest wyjątkowy dar, który otrzymujemy. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury, pisze święty Piotr. W Ewangelii według świętego Jana natomiast czytamy, że Słowo dało moc tym, którzy w nie wierzą, aby się stali dziećmi Bożymi, czyli wcześniej nimi nie byli. Natomiast we współczesnej, posoborowej teologii to idzie bardzo mocno w tą stronę, że łaska jest przedstawiona niejako jako naturalna, jako coś, co każdy człowiek otrzymuje. To widzimy w nauce Jana Pawła II nawet dosyć wyraźnie, gdzie mówiono o tym, że Chrystus zjednoczył się z całą ludzkością już poprzez fakt wcielenia. Samo to, wyrwane z kontekstu, jak najbardziej można rozumieć po katolicku,
ale w połączeniu z tą teologią anonimowego chrześcijaństwa, to nie jest ściśle janopawłowa idea, ale jednak również obecna w jego nauce, w połączeniu z przekonaniem o prawie powszechnym zbawieniu, które panuje we współczesnej teologii. Także teolodzy publicznie wygłaszają tezy, że mają nadzieję, że piekło będzie puste. To wszystko, kwestia tego, że ta ludzkość jest już cała zjednoczona z Chrystusem, wolność religijna, na zasadzie sama godność człowieka domaga się tego, żeby mógł on praktykować jakąkolwiek religię uzna tylko za słuszną, wynika to z samej jego godności. Ufamy, że tak naprawdę wszyscy będą zbawieni, wszystkie religie prowadzą do zbawienia. Wskazuje to na to, że zbawienie da się osiągnąć na sposób mniej lub bardziej naturalny. Właśnie cała ludzkość jest już niejako wszczepiona w Chrystusa, już nie potrzeba korzystania z jakichś tych wyjątkowych środków, które zostały ustanowione przez Pana Jezusa. To już jest takie zupełnie powszechne, naturalne. Jako z urzędu człowiekowi się należy niebo i być może ktoś będzie aż tak perfidny i tak pełen nienawiści, że pójdzie do piekła, ale mamy nadzieję, że tak naprawdę to nikogo to nie spotka. Tak to mniej więcej w tą stronę, powiedzmy, idzie współczesna teologia i to jest już dosyć pelagiańskie, przynajmniej w tym założeniu takiego rozmycia granic pomiędzy naturą i łaską. Pelagiusz był wielkim ascetą, u niego to jakby wyszło z zupełnie innej strony. On uważał po prostu, że jest sprawiedliwy i osiągnie niebo i człowiek to jest w stanie. Natomiast postmoderniści uważają, że łaska to tak naprawdę nie jest nic niezwykłego, nic takiego wyjątkowego. Tak naprawdę każdy człowiek jest tą łaską obdarzony i z natury mu się to należy. Oni raczej nie uważają tak dlatego, że są tacy sprawiedliwi i tak jakby poczuli, że można praktykować cnoty, tylko raczej stwierdzili, że nie potrzeba w ogóle praktykowania cnót do wejścia do nieba. W ogóle tak naprawdę nic nie potrzeba, bo tak naprawdę właśnie wszyscy już jesteśmy jakoś tam z Chrystusem zjednoczeni, niezależnie czy hinduista, czy buddysta, czy ateista. Punkty wyjścia są inne. Z jednej strony takie bardzo ascetyczne życie i wiara we własne siły, z drugiej strony przekonanie o tym, że nie jest w ogóle potrzebne, żeby cokolwiek robić i praktykować. Ale jedna i druga teza zakłada właśnie, że człowiekowi z natury niejako należy się zbawienie. Nie ma potrzeby, żeby tak naprawdę Bóg wynosił człowieka na wyższy poziom, żeby ten mógł wejść do nieba. No i teraz, dlaczego w cudzysłowie byłem pelagianinem? Otóż nie dlatego, że w jakiś sposób mnie ta herezja kusiła, natomiast jest taki element, taki moment w życiu duchowym, który można powiedzieć, że jest taki stricte antypelagiański i o nim chciałbym kilka słów dzisiaj powiedzieć. Otóż w pewnym momencie życia duchowego, zależnie od tego, jaki człowiek jest i jakie ma doświadczenia życiowe, może faktycznie powstać w nas takie przekonanie, że mamy to życie przynajmniej wewnętrzne niejako ogarnięte, że panujemy już nad tym wszystkim, że no wiadomo, jestem grzesznikiem, potrzebuję tej łaski, ale korzystając z tych wszystkich naturalnych i nadprzyrodzonych środków, które otrzymaliśmy, no to już tak to życie kontroluję, jestem już na takiej dobrej drodze. I tą postawę mam na myśli, gdy mówię o postawie pelagiańskiej. To ona jest heretycka? Nie, oczywiście, że nie jest, ale jest niedoskonała, dalece niedoskonała w kontekście życia duchowego. Bardzo dobrze o tym świadczą czytania, lekcja Ewangelia z 9 niedzieli po zesłaniu Ducha Świętego. To jest ostatnia niedziela w momencie, kiedy to mówię i kiedy ten film też będzie opublikowany. To jest ta ostatnia niedziela z perspektywy tych dni. Tam czytaliśmy najpierw u świętego Pawła o różnego typu ludziach w Kościele. Z jednej strony ci, którzy są po prostu grzesznikami, ochrzczeni wprawdzie, ale grzesznicy, którzy idą na śmierć wieczną. Później są ci, którzy, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I ta druga grupa jest zilustrowana również przez Ewangelię, przez obraz Jerozolimy, wierzącej w swoją sprawiedliwość,
a jednak zaślepioną i idzie w tą stronę, zdąża wszystko, że otoczą cię wałem, w nieprzyjaciele ścisną cię i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu. I trzecia grupa, o której mówi święty Paweł, to są ci, którzy nieustannie walczą ze swoimi grzechami i święty Paweł pociesza ich. Nie martwcie się, Pan Bóg nie dopuści kusić was więcej, niż macie na to siłę. Razem z pokusą, razem z dopuszczaniem tej pokusy obdarzy was również siłą. Nie bójcie się. Dla tych ostatnich święty Paweł znajduje słowa pocieszenia, odwagi. Odwagi Pan Bóg będzie zawsze wam towarzyszył i wskaże drogę wyjścia. Co ciekawe, w tym schemacie nie ma właśnie takich, można by powiedzieć, sprawiedliwych. Nie ma w tym schemacie takich pelagiańskich bohaterów, którzy właśnie mają życie ogarnięte. Święty Paweł nie mówi, że są grzesznicy, tacy, którym wydaje się, że stoją, ale muszą baczyć, aby nie upadli. I tacy, którzy walczą nieustannie ze swoimi grzechami i tacy, którzy już są tacy w porządku. Tych ostatnich jako święty Paweł nie wspomina i to nie przez przypadek. Otóż dlatego ich nie wspomina, bo ich nie ma, bo na ziemi ich nie ma. Na ziemi najlepszym stanem, na ziemi ci sprawiedliwi, to są ci, którzy z tymi grzechami nieustannie walczą, którzy borykają się ze swoimi słabościami, którzy walczą i według świętego apostoła potrzebują słowa zachęty, wsparcia, potrzebują tego, żeby dodać im odwagi. To są ci sprawiedliwi. Nie ci, którzy myślą, że stoją. Nie ci przekonani, że no, jako tako życie mają już ogarnięte. Pamiętajmy, że na jakiegokolwiek świętego byśmy nie spojrzeli, to zawsze im bliżej on jest Pana Boga, im bardziej postępuje w jego stronę, tym lepiej widzi swoje niedoskonałości. A więc jeśli ktoś mniema, że stoi w życiu duchowym, że ma to już ogarnięte, jako tako jest nad tym, panuje nad tym, no to znaczy, że jest nim źle. To znaczy, że jest zaślepiony. To znaczy, że jest jak ci faryzeusze. To oczywiście jest takie modne, żeby porównywać wszystkich do faryzeuszy. Śmiem twierdzić, że tak jak zwykle się mówi o faryzeuszach, że to nie ma sensu. Natomiast jest jak najbardziej porównanie, które pasuje. To znaczy, faryzeusz to jest właśnie taki człowiek, który mniema, że stoi. Takim ich też przedstawia Pan Jezus. Chociażby w przypowieści o faryzeuszu i celniku, którzy się modlą. Faryzeusz ma prawdziwą wiarę. Spośród stronnic żydowskich za czasów Pana Jezusa to faryzeusze zachowali prawdziwą wiarę. Na przykład w przeciwieństwie do saduceuszów, do stronnictwa kapłańskiego, którzy oni nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał na przykład i w istnienie aniołów. A więc popełniali bardzo poważne błędy w wierze. Faryzeusze mieli prawdziwą wiarę, zachowywali, przynajmniej starali się zachowywać przykazania, albo wierzyli, że zachowują przykazania, co więcej, stworzyli cały taki mur ochronny wokół przykazań, tak żeby nawet nie zbliżyć się do ich przekroczenia i czuli się właśnie sprawiedliwi. Ale zapomnieli o tym absolutnie kluczowym momencie, zapomnieli o tym, że człowiek, żeby zdążać do Pana Boga, potrzebuje przede wszystkim takiej nieustannej walki z samym sobą, nieustannego naprawiania siebie. Potrzebuje nieustannie zbliżać się do Pana Boga, że Pan Bóg nie potrzebuje tych wszystkich ofiar i prawa jako jakiegoś takiego podatku, tylko Pan Bóg nakazuje nam to, żebyśmy my się zmieniali. A my czasami możemy przyjąć te rzeczy i jakoś tak nauczyć się z nimi żyć, ale jednocześnie nie dopuścić do tego, że one nas zmienią. W przypowieści o siewcy to obrazuje te dusze, ta gleba, na której rosną ciernie. To jest dobra gleba, na której rośliny mogą dobrze rosnąć. Pada na nią to Słowo Boże, ta łaska, która pada na tą glebę, zapuszcza korzenie, wyrasta. To jest dobra gleba, tam nie ginie od razu to nasionko, ono może rosnąć, ale tam rośnie zbyt wiele innych rzeczy. Te ciernie, o których Pan Jezus mówi, że są to troski i radości życia. Światowe sprawy zagłuszają tą roślinkę. Ona jest, ale jest mała, taka skarlała, jak obraz takiej duszy, gdzie łaska uświęcająca jest. Ta dusza zachowuje przekazania, ma prawdziwą wiarę, ale troski i radości życia przytłoczyły ją. To weszło na pierwszy plan, dlatego ta łaska nie może przynieść owoców, nie może zmienić życia, nie może przybliżać do Pana Boga nieustannie, a więc ona tak karleje, nie przynosi owocu i ostatecznie ta ziemia nie jest obrazem duszy, która zostanie zbawiona. Ta roślinka ostatecznie zostaje stłamszona przez te osty i ciernie. I ta gleba faktycznie może wpaść w taką pokusę,
żeby stwierdzić, że ja jestem sprawiedliwy, zachowuję przykazania, mam prawdziwą wiarę, nie mam powodów, żeby się o coś obawiać. Są powody. Te ciernie trzeba wyciąć, tą ziemię trzeba zaorać. I to też w Ewangelii Pan Jezus robi z Jerozolimą. Ona jest tym obrazem tej duszy, która mniema, że stoi. Co Pan Jezus robi? Tam chwilę później kręci bicz i siecze Jerozolimę. Przez cierpienia, przez próby, przez trudy taka dusza zostanie uwolniona z tej iluzji. Gdy człowiek przede wszystkim zostanie doświadczony przez bardzo poważne pokusy, wtedy może go to obudzić, może mu to pokazać, że wcale nie jestem aż taki sprawiedliwy, że może mu to pokazać, że ach, popełniałem przecież dotąd takie i takie grzechy, to mnie wystawiło na te i na te pokusy, teraz jestem nagle w poważnym niebezpieczeństwie. I to jest wielkie dobro, gdy Pan Bóg tak tą duszę oczyszcza. I to jest w ogóle jedno z wyjaśnień dla cierpienia. Tak jak święty Paweł to mówi, Pan Bóg nie pozwoli nas kusić ponad nasze siły. Gdy Pan Bóg dopuszcza jakieś cierpienie, to jest ono po to, żeby posłużyło, jeśli będzie dobrze zniesione, żeby posłużyło do naszego rozwoju, żeby nas uwolniło z jakichś iluzji. Oczywiście Pan Bóg nie chce cierpienia, tylko je dopuszcza, ale mimo wszystko przecież cały świat jest w Jego dłoni. A więc skoro dopuszcza jakieś cierpienie, to ze względu na jakieś wyższe dobro, jakiegokolwiek porządku, które z tego wyniknie. I gdy coś, czegoś doświadczamy, cierpienia, pokusy, boleści, to zawsze powinniśmy za to Panu Bogu dziękować, że jeszcze kręci na nas ten bicz, czyli jeszcze wierzy w to, że możemy się obudzić. Pamiętajmy o Herodzie, wobec którego Pan Jezus milczy już zupełnie, bo wie doskonale, że to jest tak zatwardziałe serce, że do niego nie warto mówić, bo każde kolejne słowo będzie dla niego tylko okazją do grzechu, bo odrzuci słowo, słowa wcielonego, odrzuci słowo samego Boga i będzie to dla niego tylko kolejny grzech. I tylko pogrąży go to dalej w piekle. I wtedy Bóg, paradoksalny i w pewnym sensie straszny, z miłosierdzia już do niego milczy. Nie tak Pan Jezus postępuje wobec świątyni jerozolimskiej, nie tak postępuje wobec tych dusz, które mniemają, że stoją. Pan Jezus chce je obudzić poprzez cierpienia, poprzez próby, poprzez pokusy. Chce doprowadzić je do rozwoju. I to jest ten mechanizm, który jak najbardziej stosował Pan Jezus również wobec świętego Pawła, który bez wątpienia był już wyżej niż taka dusza, która mniema, że stoi, ale na pewno potrzebował po prostu tego oczyszczenia, dlatego też mówi, jak on sam mówi o tym aniele szatana, którego policzkuje, przepraszam, nieustannie, i Pan Jezus nie chce go od tego cierpienia uwolnić, bo jak Pan Jezus mówi, wystarczy Ci mojej łaski, będzie dla Ciebie lepiej, jeśli będziesz musiał z tym się zmagać, z tą trudnością walczyć. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Są to dla mnie trochę wnioski z tych rekolekcji. Wiele rzeczy miałem okazję sobie przemyśleć, porozważać, przemodlić. I to jest jeden z głównych wniosków. To znaczy, potrzebujemy cierpienia, potrzebujemy prób, potrzebujemy pokus, potrzebujemy oczyszczenia. I widzę, że sam patrzyłem na to moje życie duchowe w dużej mierze w ten sposób, że jest to już jako tako ogarnięte. I dziękuję Panu Bogu, że już trochę mniej w ten sposób patrzę, że już trochę bardziej rozumiem, dlaczego tak bardzo potrzebujemy łaski, dlaczego tak bardzo potrzebujemy modlitwy. Już poprzez właśnie próby i cierpienia lepiej to rozumiem. Dzięki Bogu i mam nadzieję, że będę to rozumiał również coraz lepiej. Razem z tymi rozważaniami, powiedzmy o naturze łaski, o tym rozwoju duchowym, przyszła również refleksja a propos prowadzenia tego kanału. To być może najważniejszy moment w kontekście, powiedzmy, i ciekawości, i perspektyw, co, jak to będzie dalej w przyszłości. Również o prowadzeniu kanału myślałem spokojnie. Nie mam zamiaru kanału porzucić. Nawet myślę, że tak po prostu tego zrobić nie mógł. Ale również rozmawiałem o tym z księdzem przełożonym i on jak najbardziej uważa, że przede wszystkim ze względu na siły i czas, ale również ze względu na sam rozwój kanału będzie wskazane, żeby trochę zmienić jego formułę. I teraz co to konkretnie oznacza? Jeszcze w 100% nie wiem. Będę teraz myślał o tym, co zrobić z naszym kanałem. Moja wstępna wizja jest taka,
że w przyszłym roku szkolnym, najprawdopodobniej równo od września, wystartujemy z nowym, prawdziwym, profesjonalnym studio do nagrywania tych filmów. Już się mniej więcej zakręciłem wokół organizacji. W tym prawdziwym studiu będę starał się nagrywać jeden tylko materiał w tygodniu, natomiast moje mocne postanowienie jest, żeby był on faktycznie dobrze przygotowany. Większość moich materiałów jest spontaniczna. O czymś tam sobie pomyślę i później opowiem. Jakaś 1/3 być może, może nawet mniej, 1/4, są faktycznie przygotowane, w sensie, że zapisuję sobie punkty, które chcę powiedzieć, jakieś tam odnośniki sobie robię, czytam to sobie przed tym i później to mówię. I te materiały myślę, że bez wątpienia są lepsze. Moje mocne postanowienie jest takie, żeby przygotowywać takie raczej dłuższe materiały, raczej dogłębnie analizujące jakiś temat i faktycznie wrzucać tylko jeden taki materiał w tygodniu. Oprócz tego pytania i odpowiedzi jak najbardziej myślę, że pozostaną i taka mi się rysuje perspektywa, że chciałbym, ze względu na to, że to będzie raczej jeden krótki materiał, chciałbym mieć możliwość też na bieżąco kilka słów powiedzieć i brakowałoby mi takiej możliwości, żeby zareagować na coś, żeby tutaj coś powiedzieć, co wydaje mi się, że jest istotne w tym w kontekście obecnej sytuacji. Dlatego chciałbym wprowadzić taki nowy format od powiedzmy przyszłego sezonu, czyli od przyszłego roku szkolnego. Taki krótki format, ale nie aż taki krótki jak na TikToku 30-sekundowy, bo uważam, że to jest zbyt krótkie, w ogóle bezsensowne, ale myślę, że powstanie jakiś taki cykl, taka seria takich krótkich materiałów 2-3-minutowych, które będę nagrywał właśnie tak ad hoc. Mam coś do powiedzenia, uważam, że to jest cenne, no to mówię, ale bez tego, że właśnie jest to jakoś bardzo przygotowane i nie będzie to również zaplanowane, że musi być tam w tygodniu tyle i tyle takich materiałów. To jest wstępna wizja tego, jak będzie wyglądał nasz kanał od września. Ona może ulec jeszcze zmianie. Chcę dać sobie czas, żeby to przemyśleć. Prace nad studiem w zasadzie już ruszyły, to znaczy na razie prace koncepcyjne, ale jednak już nawiązuję kontakt z firmami, które się zajmują dostosowaniem pomieszczeń, przystosowaniem ich na takie właśnie studio. Mam nadzieję, że ruszy zbiórka i że będę mógł od razu pod tym materiałem podlinkować zrzutkę na ten właśnie szczytny cel, to znaczy na przygotowanie tego nowego pomieszczenia, w którym mógłbym nagrywać już tak profesjonalnie, również pod kątem technicznym te materiały, bo być może stali widzowie wiedzą, a być może nie, że nagrywam te materiały jednak bardzo chałupniczo. Ten jest nagrany telefonem, nawet jeśli nagrywam aparatem, to też gdzieś tam właśnie w pokoju pomiędzy jednym zajęciem a drugim i już też osobiście potrzebuję tego, żeby się to trochę ustatkowało, unormowało. I teraz być może najważniejsze ogłoszenie, może najsmutniejsze ogłoszenie, to znaczy przez miesiąc sierpień nie będą się ukazywały te zwykłe cykliczne materiały w środę i w niedzielę. Chcę przed tym nowym początkiem zrobić sobie chwilę przerwy. Chcę poświęcić ten czas między innymi właśnie na przemyślenie sobie tego, jak chcę, żeby to w przyszłości funkcjonowało. Również potrzebuję, i to też zobaczyłem na rekolekcjach, potrzebuję trochę odpocząć od ciągłego mówienia do publiczności. Potrzebuję złapać trochę oddechu i mam nadzieję, że to pozwoli mi też z pewnym nowym zapałem rozpocząć ten kolejny rok szkolny, również w kontekście publikacji internetowych. Jednak po nagraniu już ponad 800 chyba filmów na ten kanał faktycznie przychodzi taki moment, kiedy widzę, że w pewnym sensie ta formuła się wyczerpała, że trzeba już coś zmienić, że też coraz trudniej jest mi nagrać materiał, który będzie taki, jakbym chciał, żeby był. Po prostu ze względu na to, że już 800 takich filmów było, więc cały czas to musi być coś nowego. Myślę, że potrzebuję zmienić ten format, ale właśnie chcę to sobie też dobrze przemyśleć, chcę też trochę odpocząć.
Mam nadzieję, że w miesiącu sierpniu będą regularnie jednak ukazywały się nasze rozmowy, rozmowy na żywo. Ta formuła jest dosyć świeża i mam nadzieję, że ona również pozostanie na stałe z nami. W ten piątek, pierwszy piątek miesiąca, ze względu na pierwszy piątek rozmów, pytań i odpowiedzi nie będzie, natomiast myślę, że już w kolejny powinny być. A więc teraz do końca sierpnia, nie wiem dokładnie, może pod koniec sierpnia już ruszymy w nowym studiu, zobaczymy, ale mniej więcej tak przez miesiąc sierpień nie będą się więc ukazywały materiały środowe i niedzielne, będą tylko pytania i odpowiedzi. To jest ten czas dla mnie na pracę koncepcyjną i na złapanie oddechu i od września mam nadzieję, że ruszymy już faktycznie z inną formułą tego kanału. Mam nadzieję, że lepszą. I polecam się w tym czasie również szczególnie Waszym modlitwom i z okazji pytań i odpowiedzi też będzie można dopytywać, jak tam te prace postępują i jak najbardziej również poddawać pewne pomysły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.